Musiało to kiedyś nastąpić. Jakie masz odczucia dzisiaj po takiej swojej karierze? Znaczy powiem tak, no to już dawno nastąpiło zawodowe granie, ale dzisiaj w końcu się zdecydowałem. Impreza szubsko-piłkarska jedyna, można tak powiedzieć, bo no niestety u nas piłka przeszkadza wszystkim dookoła, tylko nie zastanawiałem się nad tym, co tu robić w tym mieście. I zamiast wspierać, pomagać, wszędzie szkoły powstają, wspierać kluby, to my niestety jako dajemy mało pieniędzy. Nie mam tu pretensji, tylko szczególnie do Urzędu Miasta, bo Urząd Miasta daje ile może, ale przede wszystkim do biznesmenów, ludzi, którzy mają jakieś pieniądze, pochodzą stąd, nie identyfikują się z niczym i z nikim, mają po prostu nie myślą globalnie, myślą tylko o sobie. Ja oddałem się pracy w klubie 5 lat już, społecznie nie pobieram z tego tytułu złotówki. Myślę, że pora zakończyć tą farsę i piłkę w Słupsku. Dzieci są, młodzież jest, niech się rozwija, a zrezygnować. Mam oferty z innych miast, pójdę do innych miast. Dzisiaj mówisz taki rozgoryczony, chociaż to jest twój dzień tak naprawdę. Masz łzy w oczach, myślisz, że w Słupsku w takim razie nie doczekamy się prawdziwej piłki nożnej? Może się doczekamy, może znajdą się osoby, które będą chciały pomóc, wesprzeć. Do tej pory jakoś nie mieliśmy tego szczęścia, może najpierw przeszkadzali ci ludzie, później przeszkadzali inni ludzie, teraz może przeszkadza mnie. Jak odejdę, to może się znajdzie ktoś, który w końcu będzie chciał poprowadzić to wszystko piłkę. Szkoda, bo młodzieży mamy dużo, żaden z radnych nigdy nie był na meczu, nigdy nie widział na treningu, ile tej młodzieży jest. Po prostu nie chce mi się o tym mówić. Dzisiaj jest mój dzień, cieszę się, będzie z kolegami się bawił, ale to jest tak, jak można powiedzieć, koniec mojej przygody z piłką w Słupsku pomału zaczyna następować. Mija pewna epoka w takim razie? Myślę, że tak. No. Chciałem spróbować coś zrobić tutaj dla mojego miasta, bo tu się wychowałem. Dostałem tu możliwości do tego, żeby grać w Europie i w świecie. Chciałem coś tu stworzyć, jednak najwidoczniej przeszkadza mi, którym ludziom. Czegoś w twojej karierze nie doszło do czegoś? Czy to wszystko, co mogłeś zrobić, zrobiłeś? Oczywiście powiem tak, że jestem zazdrosny w stosunku co do moich kolegów. Niezawisny, tylko zazdrosny, bo oni osiągnęli dużo więcej i może ja się nie nadawałem do tego. Ale z tak małego klubu życzę następnej osobie, żeby zrobiła to, co ja, żeby się wychowała to, co ja, obojętnie w jakiej dyscyplinie, żeby to osiągnęła wszystko. Jerzy Dudek powiedział, że byłeś za skromny w swojej karierze. Wywodzę się z normalnej rodziny, jestem skromnym chłopakiem i tu nie chcę się przechwalać, ale ci ludzie, którzy decydują o różnych rzeczach, to w połowie dopiętnie dorastają niektórym ludziom, którzy ze sportu osiągnęli coś. Mamy w Słupsku naprawdę wielkie, wielkie możliwości, wielkich sportowców, którzy osiągnęli w swoich dziedzinach sukcesy, medale olimpijskie, medale mistrzostw Europy, świata, byli w reprezentacjach, a my ich nie potrafimy wykorzystać, bo ludzie, którzy rządzą sportem, nie widzą, tylko widzą klapki na oczach i widzą siebie.